Witam w serii Zagrajmy na arenie. Jeśli materiał Cię zainteresuje i nabierzesz chęci spróbowania swoich sił, sprawdź opis filmu. Znajdziesz tam wszelkie potrzebne informacje, żeby zacząć przygodę z areną. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Świerszczu, a przed Wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy na arenie. Dzisiaj zmierzymy się z Jo w trybie banowania. I zbanujemy tym razem, żeby monotonii nie było wśród odcinków, to Akademię, bo ostatnio grałem nią chyba ze 3 razy, ale nie grałem na nią jednocześnie ani razu. Dobra, dostaliśmy demony. Demony kontra Loch. Najbardziej ciężki matchup w momencie, w którym demony nie dostają artefaktów do inicjatywy, a Loch gra bardzo silne destro. Ilaya jest specjalistką od jednostek drugiego poziomu. Zmieniliśmy to w ostatnim patchu. Więc może być ciężko, bo jak ta furia zaczyna na początku, to w zasadzie ściąga mi bardzo dużą część którejś z jednostek, która akurat się napatoczy obok. No nic, zobaczmy, co się da zrobić. Na pewno będę grał. Ja bym chętnie w ogóle zagrał podstawowego Nymusa, to typowy Nymus, o tak. Czyli mój build wyglądałby następująco. Bo wiecie, czasem warto eksperymentować, a czasem warto zagrać tak, jak powinno się grać. Więc na pewno szybko brama. Obrona jest. Dalej tak. Co ja bym chciał? W ogóle to chciałbym to, nie? Podstawę. Przydałby się taktyka, co by się tam bardziej rozstawić. Ewentualnie dowodzenie, no jeżeli by siadło, to ojoj. Byłoby całkiem srogo. Co mamy do artefaktów, bo to też jest cholernie istotne. Coś tam do jednostek walczących w zwarciu by się znalazło, ale ja bym chciał przede wszystkim pójść w... O tak, plus 2 punkty życia to dużo na Loch. Morale mu obniżymy. To fajna ścieżka, podoba mi się. Złota podkowa. Nie. Dobra, zagramy sobie tą ścieżkę. Jest super. Obrona już jest, szczęście, z odpornością na magię, a właściwie to faktycznie może warto by było zagrać o tak. I idziemy. Szkoda, że wisiora nie ma. Tak, znamie potępionych. Tak, bo nie będziemy mieli nic innego. Witalność. Lepsze szczęście. Sposób. Nad tym bym się zastanowił, będąc szczerym, ale ja potrzebuję jeszcze konsumpcji zwłok, więc logistyka. Z logi nic więcej nie trzeba. Kurczę, dobrze, że to jest 9 poziom. Teraz sobie to leśniemy. O, nawet mi dało. Dobrze. To fajnie. Widmowe zastępy pod wykańczanie. Jest atak, ok. Teraz to prawdopodobieństwo na to, że dostanę konsumpcję jest, nie wiem, bliskie zeru. Bliskie zeru, a nie mogę tego zresetować, bo po prostu potrzebuję tych wszystkich rzeczy na teraz. Więc będę liczył na farta i tyle. Magii przy... O! No niesamowite. Dobrze. No, w sumie to chętnie, gdyby nie to, że chcę taktykę. Więc coś mi tutaj nie siądzie pewnie.
jest całkiem spoko. Ten build wygląda tak prawie... A właśnie, po co mi to było? Co ja zaznaczyłem w ogóle? Prawie wygląda tak, jakbym chciał. Jeszcze bardzo byłoby super, gdybyśmy zresetowali to. Niestety tak kolorowo to nie będzie. Dobra. Niechaj będzie. Nie jest źle. Brakuje troszeczkę, ale... Ta szybka brama jest dosyć istotna, co prawda. Ale taki ogólny core buildu mam. To jest ta ścieżka. Te 2 HP na nim to dużo znaczą. Biorąc pod uwagę jeszcze witalność. Taki imp ma plus 4 HP. Jak to wygląda? Następująco. Jest ok. Idziemy w atak i obronę. Tym razem obok tutaj kawalerzysta. Jakaś grupa fanatyków chyba. O, fajnie. I teraz co? 4000. To co, artefakt czy poziom? W sumie poziom i umiejętności byłyby fajne, gdyby nie udało się... gdyby nie udało się dobić tego, to mógłbym jeszcze spróbować dzięki temu. Bo co tutaj, artefakt za 14 koła, czy jakby coś z inicjatywą jeszcze. Duży dylemat, bo te chatki mogą mi nic nie dać. Dobra. O, to jest potrzebne, w sensie, kurczę, te buty, które mam. One dają plus 4 ataku i są odporność na spowolnienie, to jest dużo. Plus 4 ataku przy moich statach. A tamte zmniejszyłyby mi do 10. Nie mogę sobie na to pozwolić, a szkoda, bo wejście byłoby... pożądane, takie, no, szybkie. 3 ataku, tak? Bo nie ma nic na ręce, no. Tak zrobimy. I tak, ile expa jest z tego? 3000. A jakbym to sprzedał, to bym miał jeszcze 3000. Dwa 500 i 3. Może zbraknąć. Też to mi chyba porobi. Dobra, nie przejmować się, iść dalej. Tak, przepraszam, logistykę mam przecież. Też ładnie zrobiło. 20 ataku to już jest fajnie na loch. To będzie klonowanie. Dużo HP. Odporności, no i co? I odporność na magię, wiadomo. Też w sumie. Ona się rusza wolniej.
ale zawsze uderzy jeszcze jednostki wokół za jakieś 260 obrażeń. Ale nie, spróbujemy ją skombować z tym pierścieniem, dzięki czemu faktycznie będzie miała... dzięki czemu faktycznie będzie mogła zaszkodzić ruchowi jego jednostek, jakiemuś tam. Jest taktyka. Okej, mamy z głowy. Dodatkowo przeciwnikowi nie wyszło chyba. To nie ma co się sugerować aż tak. Idziemy sobie stanąć nad przepaścią. O. W towarzystwie minosów. Dwóch. Dobrze. Zobaczmy, co on ma. No w zasadzie taki standardowy set kontra demony, nie? Jeździec antymagiczny. Antymagiczny smok. Dobra, spróbujmy to wygrać. No, taktyka siadła jak złoto, jak znalazł, przepraszam. Chciałbym... Ma 13 ataków, on przebija tą moją obronę. Dobra, ty masz mu zabrać manę. Dużo many. Tak? Coś w tym stylu. Spróbuję... Stracę go, jak tak zrobię, ale... Tak. Dobra, spróbujmy. No, oczywiście stoi tutaj. Ja to po prostu czasem nie wierzę, jak to jest możliwe, nie? A, dobra. Myślałem, że zaatakuje mi Cerbera. To easy. Oczywiście jest obrona. Ja się ruszam pierwszy, co to mi da? Znamie na smoka? Nie, znamie na coś. Dobra. Niskie moralce. Na szczęście żołnierza nie pykło, przyznam. Znowu bez szczęścia. Dwa, 12, 4, 6, 30. Nie no, tutaj jakby weszło szczęście, to już ładnie, nie? Z drugiej strony sukub bijący się o tutaj na przykład. Oto są te bramy. Wszystko się ładnie zbramowało. Tu 21, tu drugie tyle się przyzywa. Ojejku, ale mi przyłożył. Będzie ciężko. To też chyba był błąd. Ale jak smok broni, no to nie jest tak źle. Ja sobie wezmę widmowe zastępy. No, on musi teraz, jeżeli czar magii zniszczenia, to musi być tam, a tam to akurat mnie nie boli. A, no okej. To tym bardziej.
błąd ogólnie. W sensie użycie tego łańcucha teraz to powinno być tu, tu, tu i tu. Mhm. Rozstawmy się jakoś. Okej. Ona się na nieszczęście moje ruszyła tym razem. Dobra. Jak będzie 7, to ginę. Nie. O. Wreszcie weszło mi szczęście. Weź zdefuj, nie ma co. Przyciągaj. Niskie morale są fajne, bo wchodzą. Dużo many mu też już nie zostało, jeszcze jeden klon i lecimy. Może to ustoję. Bo tu jeszcze trzeba go zabić, nie? Zabolało. Jeszcze liczę na to, że jej hydrze się oberwie. A, to też było słabe, bo ściągnął z niego trutkę. Dobra. Miło w sumie. No on tutaj musi atakować tu. O, tu, tu, tu. Bo jak stąd nie wyleci, tylko zdefuje, to ja rzucam od razu na niego znamie. Ewentualnie jeszcze, zaraz co? A, pozbyć się many u niego, to nawet lepszy pomysł. To też było dziwne, zupełnie bez sensu. Zaklęcia robią robotę, więc... Zasłonimy się w razie czego. Jego nic. Trzeba się ustawić następująco. I co? 6 many, dobra. Mamy to. To była taktyka na... Była taktyka na zabieranko many. Całkiem udana. No i co? I teraz tylko trzeba wybić tą armię lochu. Nie no, lubię takie zagrania, tylko fakt faktem on po prostu popełnił błąd. Tu powinna wejść ten wzmocniony strzał i wtedy zupełnie inaczej by się to potoczyło, a tak to no... Cóż.
Czekaj, co tu będzie miało impact? To na pewno, bo jeden smok to dużo. Ja tu muszę ustać. Co mi tutaj w ogóle będzie stało? Oj, 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 ale zaboli. Muszę zacząć sukuby strzelać. Straszne. To jest żywy imp. Szczęście. Dobrze by było, jakby ten dostał minus morale jeszcze. Bo jak on się tu przejdzie, to zaboli. Nie oddała mu. Nie dostał. Kurde. A jak on się tu przejdzie, to będzie straszne. To. Jeżeli on tego zrobi, to będę miał problem. Ja nie spodziewałem się, że otworzy mu się nagle droga taka piękna. Dobrze, że tylko tutaj mógł. Okej. Przywołane 103. Dobra. To mamy z głowy. Teraz na hydrę rzucam. Na hydrę trzeba rzucić znamie. Jeszcze ta jest do ubicia, też mocna. Do hydry trzeba się zbliżyć koniecznie. O, tu trzeba stanąć tym koniem, żeby on robił problem, a... Aha, dobra. Widmowe zastępy. Czy jakby on szybciej wykonał swój ruch, to byłoby to OP, ale jednak znamie. To jest przywołana jednostka. Niech ściąga tą kontrę. To za chwilę. Sześć żywego. Ucieknij sobie. Przydasz się. Ja muszę się jeszcze odsunąć tą 57 koniecznie. Gdzieś tutaj. Zanim zrobię coś jeszcze dodatkowego. Okej, koniecznie. No dobra, może być. Skok. O!
no tutaj będzie boleć, gdzie by nie podszedł. A to są 103 w ogóle przyzwane? Powinien iść do tego, do niego. No i co? Jedenaście, 21, 10 i 2. A mi 4, 128, 36, 29. To są jedyne moje prawdziwe jednostki. Reszta to wszystko bramy, przywołańce i inne takie. Ja jestem zdania, że nawet lepiej było użyć jakiegoś jednego mocnego czaru, żeby dobić te impy wtedy. Oba. I dopiero później sobie mnie wykańczać czarami na luzie. Co zrobi Hydra z głębin? No, dobrze, że wy na filmiku możecie trochę przewinąć, jak ktoś troszkę za długo myśli. Oj, spudło, dobrze. Hard. Czyli bardzo małe value zrobił. Skoro jesteś i tak przywołany. A, nagłe ZW. No to już wszystko jasne. O kurczę, ale klepadło. Dobra. Niestety smoka. Ile mu tam zadamy? Nawet nie ma szans na to, żeby go... Zdaniem... A, dobra, zróbmy tak. W sensie, w ten sposób. Dobra. Już teraz mamy to pod kontrolą full. Wcześniej to jeszcze tak pół na pół. Teraz co zrobi? Dwie jednostki. Żadna. Dobra, zróbmy tak. O. Trochę się trzeba go pozbyć. Tak finalnie, to nie zostanie mi tu na polu bitwy zbyt dużo jednostek. W zasadzie nie była to jakaś znakomita taktyka. Ale no, plan miałem uwzględniający destro na lochu. To, że miał tylko 21 spell powera, no to już też szczęśliwie. I że popełnił błąd w pierwszym ruchu. Chyba nie zdawał sobie sprawy, że... No może zdawał? Po prostu się bał tego sukubusa. Okej. Co jeszcze? Widmowe zastępy. Widmowe zastępy na widmowe zastępy? Czemu nie? A nie, to zaraz. To są... widmowe. Widmowe, brama... Śmiesznie. Przyznam.
Myślałem, że to były widmowe zastępy na widmowe zastępy. Jeden, cztery, tak. I teraz... Kończymy? Nie. O, jak fajnie. No to GG. I mek. No finalnie, zobaczcie, to tak nie wyglądało aż tak kolorowo. Zapiszemy sobie gierkę w CCO. Zapisz. Dobra. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnego. Cześć.